gangsterskie, gatunkowe, dobre kino. Pitbull ostatni pies. Czasami nazywamy go psy ostatni pitbull. Myślę, że jest to taki zdecydowanie najbardziej gangsterski film ze wszystkich tych części Pitbulla. To jest scenariusz dobrego filmu kryminalnego. Chcesz robić banki? Nie, durniu, chcę je budować. Kino pełne tajemnicy, różnych zwrotów akcji. Paręnaście lat minęło od starego, dobrego Pitbulla. Cześć, Desmero. Metal. Dla mnie Pitbull, jak myślę, dla naszego pokolenia, to była kultowa produkcja. Powrót Marcina Dorocińskiego, Krzysia Stroińskiego, Rafała Mora. Czyli Watahy Psów. I to jest super. I fajnie, że reżyserem jest Władek Pasikowski. Na pewno jest to odpowiedni człowiek do tego, żeby takie kino robić. Nowi bohaterowie to będzie tam jak gdyby mafia, która pojawia się w tym filmie. Jest to Cezary Pazura, Adam Woronowicz. Jak chcesz się wypłacić? Pół miasta jest moje, a pół Wołomina. Będę brał z tej drugiej połowy. Granie takich postaci to prawdziwa przyjemność. Mam nadzieję, że pieniądze kurii będą tutaj bezpieczne, jak się żywi skupię. Zadanie miałem dla Cezarego Pazury trudne. Władysław powiedział, że kluczem do mojej roli jest to, że gawron się nie uśmiecha. Wokół kobiet toczy się też ta akcja, one też przejmują pałeczkę w pewnym momencie. A mówią, że kobiety są 10 razy bardziej brutalne od facetów. Co? Nadal chcesz pokoju z Wołominem, tak? Zapominamy o moim mężu i babci, kurwa, spoko. Ja rzucam bardzo groźnymi spojrzeniami. Można śmiało powiedzieć, że to nie będzie zwykłe wyciągnięcie broni. Zrobię parę trików. I moi fani zobaczą postać, na pewno nie zobaczą dobie. Żeby zagrać w Pitbullu, myślę, że marzy o tym każdy aktor w Polsce. To już jest marka. Na pewno będzie to film mocny, ale będzie też trochę takiego czarnego humoru. To wszystko jest moje. Może być nasze wspólne. No jakbym chciała mieć kasyno, ale bez ciebie? To musiałabyś mnie najpierw zabić. Świetny scenariusz. Bardzo fantastycznie narysowane postacie, cała akcja, która się rozgrywa. Chcę? Tutaj po prostu nie ma miękkiej gry.